Hejka kochani, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest 9 października. Chciałam się zastanowić. I idziemy właśnie odebrać nasze mieszkanko. W końcu. No, nie mogę się doczekać. No, ale już idziemy. Już po, ale chciałam opowiedzieć wam historię jednego gniazdka. Tu jest gniazdko, tu będzie telewizor. Ups. Widzicie? I wiecie, po co ja chciałam to gniazdko? Damin, powiedz. Po co Ola chciała to gniazdko tam? Na choinkę, poproszę. Ty się ze mnie śmiejesz. Ale to jest świetne miejsce na choinkę. I tu będzie stała choinka. I dla mnie było ważne, żeby mieć kontakt na choinkę. A Domin stoi w kuchni i patrzy na światło. A tutaj, w tym miejscu gdzieś, koło tego... Właśnie nie wiem gdzie dokładnie, chyba gdzieś tu, nie? Tu? Po tej stronie? Po tej stronie będzie stał kominek. No będzie, będzie. Naprawdę, Domin się zgodził. Dobra, bierzemy rzeczy i idziemy. No i znowu gdzieś uciekam. Znowu uciekam, tym razem jadę na paznokcie, bo już moje są w opłakanym stanie. Trzeba jechać na paznokcie. Szczerze mówiąc, tak mi się dzisiaj nie chce. Już wiecie, najpierw rano wyszłam z domu i... Nas nie było, trochę odbieraliśmy to mieszkanie. Później co? Później jeszcze gadaliśmy z panem, który będzie robił nam łazienkę. No i tak się to przedłużyło. Chwilę posiedzieliśmy, wypiliśmy kawę i teraz znowu lecę właśnie na te paznokcie, bo już no nie wyglądają za dobrze. Już nie gadam, bo mam bardzo mało czasu. No i zobaczymy, co tam wymyślę. Coś jesiennego bym chciała na tych paznokciach, ale nie wiem, nie wiem co zrobimy, zobaczymy. Paznokcie zrobione, tym razem znowu matowe. Ostatnio też miałam matowe, teraz znowu matowe, ale mi się podobają takie. No i taka zieleń akurat na jesień. Bardzo mi się podoba. Zastanawiałam się, czy mi się będzie, wiecie, pasowało, czy będzie mi się podobało, ale podoba mi się taka zieleń. No, okej. Okay. Jadę do domku, mamy godzinę. Czekajcie. 14:30, więc no, okej. Okay. Jadę już. Zostaliśmy w domku sami. My w sensie ja, Jaś i Klara. Zjedliśmy sobie obiadek, ale Dominik musiał już iść do pracy, bo dzisiaj miał drugą zmianę. I powiem wam, że sama nie wiem, którą... Ojej. Sama nie wiem, którą wolę zmianę, jak Dominik ma, bo z jednej strony fajnie, jak jest rano, a z drugiej strony właśnie no wieczorem już tak siedzę i go nie ma. To tak smutno trochę, ale i to ma swoje plusy. Oczywiście wiadomo, że jak Jasiu jest w przedszkolu, to o wiele lepiej, jak Dominik ma zmianę pierwszą, ale raz ma tak, więc jest okej. Tak? Ej, ty tylko nie jedz tego, dobra? Klarcia, pieniążków się nie je, okej? Dasz mi? Idę sobie zrobić kawę, bo wymiękam po prostu. Jestem taka śpiąca, że już nie mogę. Muszę sobie kawę zrobić. Ogarnęłam przed chwilą tam zabawki w salonie i oczywiście już nie są ogarnięte. Tak to wygląda. Ja posprzątam, oni pobrudzą. Ja posprzątam jedną rzecz, oni rozwalą drugą. Więc tak, i Klara cały czas wchodzi na schody. I tak jak ona wchodziła sobie na ten pierwszy stopień,
O Jezu, przyszło, to się przestraszyłam. Jak wchodziła na ten pierwszy stopień, to jeszcze było ok, bo no nic, wiecie, jakby spadła nawet z tego pierwszego stopnia, to naprawdę nic by się nie stało. A ona nie wchodziła tak, żeby stać na tym stopniu, tylko ona po prostu sobie siadała tam. A teraz ona wchodzi już na drugi. Ja muszę cały czas ją ściągać, ona mi krzyczy, ja ją ściągam, no bo co? Bo muszę, właśnie idę zobaczyć, gdzie ona jest. Bo właśnie o tym mówiłam, nie? Przed chwilą ja też zabawki zbierałam. O Boże. Właśnie, o Jezu, właśnie się tutaj będę dawać filmik, ale powiem wam, że mam nadzieję, że u nas w mieszkaniu będzie lepszy internet, bo tutaj to po prostu masakra. Ten sam internet w szpitalu działał o wiele lepiej niż tutaj, po prostu. Mam nadzieję, że będzie lepiej, bo przez to właśnie ostatnio są tak późno filmiki, od kiedy Jasiek wyszedł ze szpitala, bo po prostu tutaj się dodają strasznie, strasznie długo i zanim ja zmontuję i tak dalej, to... Ale mam nadzieję, że aż tak to nie przeszkadza. No, dobra, lecę dodawać, póki dzieci mi tutaj dają, bo Klara właśnie idzie w moim kierunku, więc długo to nie potrwa. Jak możecie zauważyć, jest już kolejny dzień. Ale wczoraj dzieci dały mi taki wycisk, że poszli spać o godzinie 22. Klara nawet później, bo poszła spać, jak już Dominik był w domu, więc... Dobra, pół biedy, że tak późno, ale gdyby oni nie marudzili, a oboje tak marudzili... No i co, i czas się pożegnać, dlatego nic później już nie nagrywałam, bo nie chciałam wam jęczeć, marudzić razem z nimi, bo naprawdę, jak oni marudzą, to ja po prostu mam ochotę krzyczeć wtedy. I czekać, aż Dominik przyjdzie. Leżeć, udawać, że nie żyje i no. Ale co, mamy już klucze. Dzisiaj Dominik znowu był tam, bo Dominik teraz będzie tam chodził co chwilę pewnie. Żeby zobaczyć sobie mieszkanie nasze. No i jestem podekscytowana, ale teraz mamy trochę problem z tym, żeby kupić te wszystkie rzeczy, bo Jasiu jest w domu, jeszcze trochę w domu posiedzi i wiecie, no, znaczy trzeba jeździć i kupować, a z Jaśkiem nie będziemy jeździć i kupować, więc nie wiem, musimy to jakoś ogarnąć właśnie, będziemy o tym rozmawiać. No ale to właśnie, że mamy już klucze, za niedługo będzie przeniesienie własności i urządzamy się powoli. Znaczy w sumie szybko, nie? Bo już teraz zaczynamy tak naprawdę. Już rozmawialiśmy wczoraj z panem, który będzie nam robił łazienkę. Już mamy mniej więcej uzgodnione co i jak chcemy. Musimy jechać tylko właśnie już teraz kupić rzeczy, wiecie, takie jak toaleta, czy wanna, czy kafelki, no wszystko po prostu do łazienki i się zacznie teraz, no więc mam nadzieję, że się cieszycie razem z nami. Dami, ty się cieszysz? Mega. No on się chyba bardziej cieszy niż ja, szczerze mówiąc, bo mnie przeraża ta wizja tego remontu i wszystkiego. I tak to jest pół biedy, że to jest, wiecie, w stanie deweloperskim, czyli tak naprawdę wchodzimy i robimy, a nie musimy nic zdzierać, żadnych ścian kłuć, czy cokolwiek tam, nie wiadomo czego robić, po prostu wchodzi Domin i robi. Dla Dominika też to będzie wyzwanie, bo ty coś takiego chyba będziesz pierwszy raz robił, nie? Czy nie? No, tak. Nie, bo takie malowanie czy coś, no to wiadomo, że Domin robił, ale no na przykład jak się w końcu zdecydujemy na podwieszany sufit, bo cały czas nie wiem, musimy się zastanowić nad tym, to też będzie pierwszy raz, jak będzie Domin robił, ale Domin sobie na pewno poradzi, bo Domin ogarnia takie rzeczy zawsze, więc... No, wczoraj, o Boże, jak, szkoda, że tego nie nagrałam, wczoraj tak przyszedł mi z wiertarką i pokazuje mi wiertarkę, ja mówię, no przecież ja się na tym nie znam, a on poczekał fajna, a jaka ciężka.
No więc on jest bardziej podekscytowany. Ja będę podekscytowana tym mieszkaniem bardziej, bo jestem, ale będę bardziej, jak już będziemy mogli tam mieszkać. A chcielibyśmy bardzo w grudniu, jak będziemy mieć kominek. Nie wiem, czy do grudnia, w grudniu zdążymy z tym kominkiem. Zależy, jak będziemy z kasą stać. Ale no, mam nadzieję, będzie, byłoby fajnie. No ale w grudniu już będziemy raczej mieszkać. No bo jak już teraz zaczyna się, a który dzisiaj jest, Domin? 10, jak już, no bo nagrywam kolejnego dnia. Jak już jest 10 października, no to do grudnia jeszcze trochę czasu zostało. Myślę, że się uwiniemy. Bardziej się boję, że na przykład kuchnia może nie zdążyć, bo nie wiem, kiedy pojedziemy do IKEA, żeby zamówić tą kuchnię. I bardziej boję się o to. No. Ale dobra, już nie gadam, bo bez sensu. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. No, właśnie. Pa, pa, do zobaczenia.